Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Kucińska, specjalistka od naturalnego odmładzania i jogi twarzy, założycielka platformy yogapiękna.com. Marta pasjonuje się zdrowym stylem życia i naturalnymi kosmetykami, jest profesjonalną konsultantką ajurwedy i to głównie o ajurwedzie będziemy dzisiaj rozmawiały. Jest to najstarszy system medyczny na świecie, który wywodzi się z Indii. Jest to temat, którym ja interesuję się od wielu miesięcy, szczególnie odkąd odbyłam moją podróż do Tajlandii. W rozmowie z Martą poznamy zarówno historię, jak i główne założenia ajurwedy. Omówimy trzy dosze, czyli trzy typy metaboliczne. Dowiemy się, co należy jeść i jak ćwiczyć w zależności od tego, która dosza w nas dominuje. Marta wyjaśni też, dlaczego nie istnieją uniwersalne zasady odżywiania. Podzieli się swoimi codziennymi rytuałami i zdradzi sekret pięknego oraz młodego wyglądu. Zapraszam Was do wysłuchania. Marta, cześć. Cześć. Witam Cię w moim programie. Bardzo jest mi miło, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną i powiem Ci, że już od tak długiego czasu chciałam nagrać odcinek o ajurwedzie i będzie to jeden z naszych dzisiejszych tematów, ale zanim do tego przejdziemy, muszę powiedzieć, że mówi się, że szewc bez butów chodzi, ale nie chcąc tutaj za bardzo słodzić, wydaje mi się, że jesteś naprawdę niesamowitą wizytówką swojej marki. Powiedz mi, czy to są geny, czy to jest joga piękna? Ojej, jak mi miło, dziękuję bardzo. Wiesz co, ja myślę, że to przede wszystkim jest styl życia. Geny na pewno, tak? Nie ma co ukrywać. Ja uważam, że w genach, zresztą badania też tak mówią, to jest około 50% wpływu. Natomiast reszta to jest styl życia, bo wystarczy sobie pomyśleć o roślinach, tak? Można powiedzieć, że na tym samym polu będą piękne plony, a obok będą dużo gorsze plony, bo na przykład były mniej podlewane, a genetycznie będzie wyglądało to podobnie i z tych samych ziaren. W związku z tym to jest taki dla mnie zawsze przykład, kiedy ktoś zarzuca, że nie genetyka, tylko genetyka. Nie, absolutnie. To jest przede wszystkim odżywianie. To jest też pewnego rodzaju rutyna, którą wprowadzam na co dzień. No i oczywiście odpowiednia pielęgnacja, ćwiczenia, masaże i to wszystko razem dopiero daje efekt. Ale ja też od razu może powiem coś, co tak naprawdę mogłabym powiedzieć na końcu i czym podsumowuję, to jest to, że bez tego piękna wewnętrznego nie będzie go i na zewnątrz. Ja staram się żyć przede wszystkim zgodnie ze swoim sumieniem. I to też myślę, że mocno determinuje gdzieś wygląd i też zauważam u osób, które spotykam, które nie zawsze do końca by można było powiedzieć, że one są jakoś wybitnie piękne według jakichś kanonów piękności, a jednak takim pięknem emanują i nie mamy wątpliwości co do tego, że ta osoba jest piękna. I po chwili rozmowy zaczynamy rozumieć, z czego to piękno wynika, tak? Ja czasami też się mówi, że przecież uśmiech jest taką naszą wizytówką i to on jest naszym całym makijażem, bo osoba radosna i szczęśliwa rzeczywiście emanuje taką dobrą energią, ale jestem ciekawa, czy zawsze, no zapewne nie zawsze tak żyłaś, ale w którym momencie zainteresowałaś się takim stylem życia? Jaka jest Twoja historia? Wiesz co, ja to tak trochę wierzę w przybywanie tutaj po coś i tak naprawdę tymczasowo, jeśli chodzi o zdobywanie jakichś doświadczeń i wierzę w to, że istnieją wcielenia. I myślę, że chyba się musiałam tym kiedyś zajmować, dlatego że ja od dziecka miałam takie zapędy do natury. Ja pamiętam, jak się potrafiłam zawiesić i stać przy jakimś drzewie i obserwować listek i jego żyłki pod światło i tak dalej. Zawsze mnie to jakoś pociągało. Uwielbiałam zioła. Jak się skaleczyłam, to wiedziałam, które zioło mam zarywać i co przyłożyć na cieknącą ranę, a miałam 5 lat. Więc to gdzieś po prostu jakoś tak bym powiedziała, przyszło chyba ze mną na świat. Natomiast zaczęłam się tym interesować tak na dobrą sprawę gdzieś po 20 roku życia, dlatego że ja bardzo dużo chorowałam w dzieciństwie. I niestety byłam leczona bardzo często antybiotykami, jak i zresztą większość osób z mojego pokolenia, czyli osoby, które przyszły na świat w latach 70. Tak po prostu było, tak? Ja tutaj nie mam żadnych pretensji do rodziców, bo starali się robić co najlepszego mogli dla mnie. I no, co choroba? Antybiotyk, antybiotyk, antybiotyk. Więc jak ja miałam 20 parę lat, ja bardzo chorowałam. Ja wychodziłam z jednego przeziębienia, wchodziłam w drugie, w końcu wylądowałam w szpitalu, tam w zasadzie nie wiedzieli, co mi jest, wyniki miałam fatalne. I nawet miałam taki moment zwątpienia, czy ja w ogóle wyjdę z tego szpitala. I to była taka chwila jakby przełomowa, gdzie powiedziałam, nie, ja coś muszę z tym zrobić. A ponieważ nigdy nie lubiłam mięsa, ja jadłam to mięso, bo też rodzice trochę we mnie wmuszali.
A ono mi nigdy nie wchodziło. Ono mi zawsze rosło w polikach i mama na mnie wołała chomik, bo wiecznie przechowywałam gdzieś schabowe. Znowuś mięso w polikach. Super. No tak, po prostu przechowywałam schabowe w polikach tak długo, dopóki mama nie zniknęła gdzieś mi z widoku i już można było się tego pozbyć. I wiesz co, i zaczęłam od poszukiwania właśnie takich dróg naturalnych, od takiego zainteresowania głębszego ziołolecznictwem, trochę medycyną chińską. Gdzieś sama jakieś takie odkrycie robiłam, potem poszłam na jogę i tam gdzieś taki moment takiego rozwoju u mnie nastąpił, takiego już pełnego otwarcia na tego typu tematy. I trafiłam na jeden z kursów biologii totalnej, która mówi o tym, że wszystkie choroby wynikają ze stanu umysłu. I pamiętam, że poszłam na ten kurs, miałam 40 stopni gorączki, ledwo tam w ogóle się zawlokłam i dałam radę dotrzeć. Ale sobie postanawiałam, że pójdę i się dowiem, o co chodzi z tymi moimi chorobami. I mam takie wrażenie, zresztą we wspomnieniach dokładnie tą chwilę pamiętam, jak ja podczas tego kursu zaczęłam się lepiej czuć, kiedy on poruszył temat związany z zapaleniem zatok i z tym, co może za tym stać, jaki konflikt. I kiedy ja sobie uświadomiłam, to ja poczułam, jak wychodzę i pomimo, że nie wzięłam żadnych leków przeciwgorączkowych, ze mnie schodzi ta gorączka i ten stan chorobowy. I to był taki przełom. Coś takiego się wydarzyło, że ja zrozumiałam, że my mamy władzę nad ciałem, że możemy nim zarządzać i ja w tej chwili większość chorób zwalczam w zarodku, dosłownie. Ja oczywiście wiem, jakich ziół użyć, jak zmienić coś, ale ja się nie poddaję, sobie mówię, nie, to mnie nie dopadnie i zwalczam to na takim, bym powiedziała, poziomie umysłowym. Może to dziwnie brzmi, ale to jest naprawdę możliwe. Natomiast idąc dalej, w którymś momencie trafiłam na ajurwedę, oczywiście to nie był przypadek, potem wyjechałam do Indii i cały ale czas tam... Ale jak to się stało, że ajurweda spotkała Ciebie? Wiesz co, to jest tak, ja od dziecka marzyłam, żeby wyjechać do Indii i pomimo tego, że moje życie się na tyle szczęśliwie układa, że ja rzeczywiście dużo podróżuję, mam taką możliwość i faktycznie jak tylko mogę, to gdzieś wyjeżdżam i sporo już miejsc na świecie widziałam, tak jakoś te Indie były nie po drodze, pomimo, że to było moje marzenie. Ale tak sobie dzisiaj tłumaczę, że widać to nie był ten moment i ja musiałam poczekać na ten moment, bo ja nie chciałam zobaczyć takich Indii na zasadzie takiej turystycznej, tak? I przyjechać i powiedzieć, ojej, jaki tam jest straszny brud. Ja chciałam poznać te Indie od środka i kiedyś dla mojego partnera chciałam zafundować na, z jakiejś okazji, nie pamiętam czy urodzin, czy imienin, kurs gotowania, bo on lubi gotować i trafiłam na kurs gotowania według 5 przemian. Potem ten kurs się nie odbył. I na ostatnią chwilę zadzwonili do nas organizatorzy i powiedzieli, że tego kursu nie ma, ale mogą nam w tym samym terminie zaproponować gotowanie według ajurwedy. Ja mówię, no dobra, idziemy. I tak poszło. I poznałam fantastycznych ludzi, którzy organizują te kursy tutaj w Polsce, którzy ściągają do Polski jednego z najlepszych lekarzy ajurwedyjskich w Indiach i generalnie w ogóle na całym świecie, doktora Partapa Chauhana. I to już tak po prostu, jak to weszłam, to ja wiedziałam, że to jest moje. To było takie w ogóle, jakbym się drugi raz narodziła. I pokochałam tą ajurwedę i to już był taki moment przełomowy, kiedy ja naprawdę zaczęłam zupełnie inaczej funkcjonować. Mam dzisiaj 43 lata, a czuję się znacznie lepiej niż jak miałam lat 20. Mam dużo więcej energii, dużo więcej siły. Choruję o niebo naprawdę mniej, o ile w ogóle mogę powiedzieć, że choruję, bo nawet sobie poradziłam z chorobą autoimmunologiczną, teoretycznie według naszej medycyny zachodniej nieuleczalną. A ja sobie z tą chorobą spokojnie poradziłam, nie mam żadnych nawrotów, także to był taki naprawdę przełomowy moment i uważam, że ajurwedę powinien znać każdy, bo jest ona bardzo prosta, bardzo taka oczywista. Zresztą to jest najstarsza nauka medyczna świata. To powiedz nam, na czym ona polega, jakie są główne założenia ajurwedy? Och, tych założeń jest kilka, ale przede wszystkim założeniem takim jest to, że nasze ciało, jak i cały w ogóle świat jest zbudowany z 5 elementów. Z elementu przestrzeni, powietrza, wody, ziemi. Przestrzeń, powietrze, woda, ziemia i ogień. Musiałam powtórzyć, bo się zakręciłam, czy wymieniłam wszystkie. I te elementy składają jakby... Z nich się składa nasze ciało i tak jak wspomniałam też wszechświat, tylko w różnych proporcjach. Te same elementy będą występowały chociażby w ziemi, w piachu, tak? Podobnie jak i w naszym ciele. I z tych, na bazie jakby tych elementów jest oparta cała teoria ajurwedy, ponieważ one występując w różnej konfiguracji tworzą tak zwane dosze. Są trzy dosze, to są takie trzy typy konstytucyjne ciała. Można powiedzieć na nasz taki język zachodni, że to są typy metaboliczne. I mamy typ wata, pita i kafa. W wacie dominuje, w zasadzie no nie dominuje, tylko wata jest złożona z przestrzeni i z powietrza. Pita z ognia, natomiast kafa z wody i z
Ziemi. I każda z tych dusz występuje w naszym ciele, tak? Czyli każde ciało będzie zbudowane w pewnym sensie, znaczy w ciele dominują te trzy dusze, tylko one będą występowały w różnych proporcjach. I robi się takie testy, na podstawie których się te dusze określa. Różnego są rodzaju testy. Dla, jak ja to mówię, człowieka zachodniego, to będzie taki test do wypełnienia, typu tam sylwetka ciała, jak śpisz, jak jesz, jak funkcjonujesz, jak się czujesz i tak dalej. Ale na przykład bardzo dobrze lekarze ajurwedyjscy określą to, rzucając po prostu okiem, czy też badając puls. Tak, ja tak miałam właśnie w Tajlandii, że codziennie przez kilka dni był mi badany puls w różnych momentach dnia. Oczywiście ja nie rozumiałam, o co chodzi i dlaczego akurat teraz. Potem zostało mi to wyjaśnione, także przed posiłkiem, po posiłku, żeby sprawdzić mój jakby poziom energii, tak sądzę. I to chyba też świadczy o tym, że ktoś ma doświadczenie w tak, w tej jak materii. Najbardziej, jak najbardziej. To ja bym powiedziała, że wynika na pewno z wprawy, ale też z pewnej takiej zdolności, czy mamy w sobie po prostu taką otwartość na ten rodzaj badania, czy nie, bo ja uważam, że też nie każdy potrafi. Ja mniej praktykuję to badanie przez puls, aczkolwiek takie główne dosze jestem w stanie wyczuć, ale można też badać subdosze i to już wymaga naprawdę takiego, bym powiedziała, bardzo dużego skupienia i dużej, dużej praktyki codziennej z wieloma osobami, bo to nie w tym rzecz, żeby badać ciągle siebie, dziecko czy mamę, tak? Tylko żeby mieć to duże doświadczenie z wieloma osobami. Na pewno to jest bardzo fajna technika. Natomiast jakby wracając do tego wątku głównego, samych dosz, to wygląda to tak, że w każdym ciele, tak jak wspomniałam, mamy te trzy dosze w różnych proporcjach i określa się właśnie typ konstytucyjny, czy u kogoś dominuje dosza wata i wtedy się mówi, że ktoś ma tam konstytucję typu wata, czy pita, czy kafa, ale mogą też dominować dwie dosze, czyli wtedy się mówi na przykład, że ktoś będzie wata pita albo wata kafa. Czasem się zdarza, że są trzy dosze na jednym poziomie i wtedy ktoś jest z konstytucji wata, pita, kafa, ale to się zdarza bardzo rzadko tak naprawdę. Ale czy to wtedy oznacza, że jesteśmy w harmonii, że to jest taki pożądany stan, że te wszystkie trzy dosze są tak samo Nie, to nie oznacza tego, bo my z tym stanem dosz przychodzimy na świat. W momencie poczęcia to już jest zdeterminowane i tego się nie zmieni. Natomiast to, co się zmienia poprzez niewłaściwy styl życia, to wytrącenie tych dosz z równowagi. I to, że ktoś z urodzenia ma na poziomie równym wszystkie te trzy dosze, to nie znaczy, że one będą utrzymane przez całe jego życie, bo może się okazać, że nagle kafa poszła w górę, tak? I to już jest wtedy stan nierównowagi, bo najważniejsza rzecz jakby w podejściu takim ajurwedyjskim to jest to, żeby utrzymać stan dosz na swoim tym poziomie urodzeniowym, można powiedzieć, czy też tak naprawdę poczęcia. Żeby właśnie, tak jak w moim przypadku, jestem pita wata i ja powinnam cały czas pilnować, żeby ta pita wata u mnie była na tym samym poziomie, żeby na przykład wata u mnie nie poszła w górę, albo ta pita nadmiernie nie spadła, bądź żeby kafa w którymś momencie się nie poruszyła, bo jeżeli ona się porusza, to ja już oczywiście zaczynam to zauważać, bo chociażby wtedy się odzywają mnie problemy z zatokami i wtedy wiem, że u mnie poszła kafa w górę i muszę ją zrównoważyć. I to jest tak naprawdę tak proste, ja bym powiedziała, założenie, że jeżeli my je odpowiednio zrozumiemy, to jest, bym powiedziała, wręcz dziecinnie proste. Bo teraz tak, wiemy, że ciało i cały wszechświat składa się z tych pięciu elementów, które wymieniłam. Każda z tych dosz składa się z jednego czy też z dwóch elementów. No i mamy wszystkie te dosze, czyli łącznie mamy też tych pięć elementów, tylko w różnych proporcjach. I zasadą ajurwedy jest to, że podobne będzie wzmagało problem, a przeciwstawne zmniejszało. I teraz tak, jeżeli ktoś ma za dużo ognia w sobie, czyli to jest akurat ogniowi odpowiada pita, taka osoba jest taka impulsywna, to są często w ogóle menadżerowie, jakieś takie osoby na stanowiskach, bym powiedziała, publicznych, z dużą charyzmą, są głośni, wchodzą, od razu ich ego wypełnia całą przestrzeń, tak? Często mają taką rozpaloną skórę, mają w ogóle właśnie, jest im gorąco, źle znoszą temperatury ciepłe na zewnątrz, często ich skóra ma jakieś stany zapalne, czyli jakieś właśnie wypryski, jakieś egzemy, jakieś alergie, tak? To często towarzyszy właśnie takim osobom z konstytucją pita, czy też na przykład nadkwasota żołądka, często pali ich w tym żołądku. To on, takie osoby nie powinny spożywać jedzenia z elementem ognia, czyli bardzo prosta rzecz, to są przede wszystkim pokarmy ostre. Czyli ogień. Unikać, równoważyć to elementami wody chociażby, wychładzającymi, tak? Czyli dużo
zimnego, dużo takiego wodnistego, czyli właśnie zupy, chłodniki, melony, ogórki. I to jest takie, jak się to zrozumie, to jest mega proste. Jeżeli jest stan zapalny, co robimy, jak się pali? Gasimy. Proste, intuicyjne. Tak? Jeżeli ktoś jest w konstytucji wata, to są takie osoby, które bardzo mówią, są szczupłe, są wysokie, są też energiczne, ale bardzo zmienne, kapryśne, 1000 pomysłów na minutę, niewiele z tego wynika, często się też przeziębiają, mają słabą odporność, źle znoszą takie wieczne pogody, to znowu takie osoby powinny, mają w sobie dużo właśnie elementu powietrza i przestrzeni i takie osoby powinny przede wszystkim ograniczyć ruch, bo wata to jest ruch, czyli jak będą dużo podróżować, to ta wata im się podnosi, wtedy na przykład cierpią na bezsenność. Czyli takie osoby powinny raczej nie biegać, a spacerować, powinny prowadzić taki wyciszony styl życia i powinny jeść pokarmy, które mają przeciwstawne do przestrzeni, czyli to nie będzie popcorn, to nie będą jakieś suche pieczywa, tylko to powinny być takie ciepłe, oleiste, takie z elementami ziemi. No i jak ja o tym mówię, to mnie się wydaje, że to jest tak oczywiste, że tutaj już jakby powinno być to jasne, ale pewnie rzeczywiście troszeczkę trzeba tej wiedzy przyswoić, bo to, co jest bardzo prostym rozwiązaniem, często nam trudno przychodzi, więc trzeba tych książek przewertować, trochę poczytać, może się zapisać na jakiś kurs, a potem dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę my to mamy w jednym palcu od urodzenia. Tylko trzeba było gdzieś uruchomić takie, odnaleźć, bym powiedziała, odnaleźć i takie trochę logiczne myślenie wprowadzić. A w przypadku kafy, to jakie są najczęstsze objawy? Po czym poznać, że ktoś jest... Kafa w ogóle to jest taka fajna cecha, bo kafa to tak na dzień dobry się kojarzy niefajnie, bo to często są osoby na przykład otyłe, krępe, niskie, powolne, trochę flegmatyczne, ale z drugiej strony kafa to jest chodząca miłość, więc to jest taką ogromną zaletą kafy. Kafy są właśnie takie spokojne, to jest taka babcia, to jest taki wujek trochę rozlazły, można byłoby powiedzieć, ale te osoby są bardzo stałe, na przykład w uczuciach, one są spokojne, one są właśnie takie pełne ciepła miłości, one są może powolne i na przykład wolno przyswajają wiedzę, ale już jak ją przyswoją, to na całe życie, w przeciwieństwie do waty, bo wata łyka wszystko, ale za 3 dni już nie pamięta, tak? Ponieważ ja mam dużo waty i to rzeczywiście mnie bardzo przeszkadza w życiu, bo ja naczytam się, naczytam, o to fajne, to proste, 2 dni później, o Jezu, o czym ja czytałam w ogóle, co to było, muszę sobie to powtórzyć i często zapominam, umawiam się, nie pamiętam, miałam przyjść, w ogóle wszyscy mówią, że jestem człowiek chaos i to jest ta moja wata. Ja też się tak czuję. To jest ta moja wata, jeszcze w połączeniu z pitą to już jest w ogóle co robić, żeby te dosze utrzymać jakby w ryzach. Ale w ogóle, przepraszam, że ci przerwę, ale słyszałam a propos kafy, że nie wiem, czy to jest prawda, ale że podobno w Indiach to jest taka żona idealna, że mężczyzna szuka kobiety, która będzie kafą, bo to będzie strażniczka domowego ogniska. Tak, oczywiście, ale w ogóle dużo osób w Indiach rzeczywiście jest tej konstytucji kafa. Natomiast oczywiście, że tak, bo Hindusi po pierwsze, oni lubią takie kobitki, jak ja to mówię, trochę przy kości, więc ten typ budowy jest w ogóle fajny. No i właśnie, tak jak powiedziałam, one są stałe, kafy, one są raczej wierne. Troskliwe. Jak kochają, to już na zabój. Troskliwe, lubią jedzenie, lubią się troszczyć. Więc rzeczywiście to jest taka pożądana, bym powiedziała, cecha, myślę, że w relacjach. No a przy okazji ten typ budowy jest taki też dla Hindusów atrakcyjny. No i co z tą kafą? No kafa na przykład nie powinna dużo spać, bo im dłużej kafa śpi, tym bardziej ta jej dosza będzie szła w górę, będzie szła w nierównowagę. Nie powinna dużo jeść. Kafa nie lubi się ruszać, no więc kafa powinna coś z tym zrobić i powinna się właśnie ruszać. Właśnie się powinna ruszać, tak? Ale kafie się nie chce. A znowu wata, która by się wiecznie ruszała, nie powinna, bo i tą watę jeszcze podnosi. Kafa powinna właśnie jeść rzeczy ostre przede wszystkim, żeby też rozruszać, jak, tak rozruszać, tak, żeby właśnie też ten ogień podsycić, bo kafa ma taki dosyć niski ten ogień trawienny w przeciwieństwie do pity, bo pita co zje, to strawi, czasami nadmiernie. Także to tak chyba pokrótce bym powiedziała, że to tak można by scharakteryzować te 3 typy konstytucyjne. A powiedzmy, bo to, co mnie ciekawi, to jest to, że często w ogóle jest bardzo dużo takich quizów w internecie, gdzie można sprawdzić swój typ. A jako, że zanim się dowiedziałam, że w ogóle można być kilkoma naraz, że każdy jest kilkoma naraz, wszystkimi naraz, to nie mogłam się utożsamić w ogóle z tymi quizami. Bo też z tego, co wiem, w Ajurwedzie jest co innego, jak działa Twoje ciało, a trochę inaczej może też działać Twój umysł. Więc niekoniecznie Twoja głowa musi mieć ten sam typ, co Twoje ciało. Więc czym to się różni i jak się w ogóle w tym odnaleźć, żeby jednocześnie równoważyć swoją...
swoje usposobienie, swój typ osobowości, nie wiem jak to nazwać, a jednocześnie pomagać swojemu ciału. Czy można robić to na dwa sposoby jednocześnie? Czy ja trochę się teraz zagmatwałam, ale chyba wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem, o co Ci chodzi. Oczywiście, bo mówi się o typie konstytucyjnym na poziomie ciała, ale też na poziomie umysłu, że ktoś może być na przykład na poziomie umysłu bardziej wata, ale to bardziej wynika właśnie z braku równowagi. I przede wszystkim to, co będzie równoważyło umysł, to będą te wszystkie takie techniki związane z umysłem, czyli to będą medytacje, to będzie słuchanie odpowiedniej muzyki, mantr, otaczanie się odpowiednią przestrzenią, dlatego że Ajurweda mówi bardzo dużo o zmysłach i o tym, jak świat zewnętrzny ma na nas wpływ, bo na przykład my się skupiamy na jedzeniu, tak? I pójdziemy do dietetyka, dietetyk powie, mamy jeść to, mamy jeść tamto, się będziemy lepiej czuć. A Ajurweda mówi głębiej, mówi więcej, że również pokarmem dla nas jest to, co przyswajamy poprzez zmysły, czyli to, co widzimy, to, co słyszymy chociażby, to, o czym rozmawiamy, to będzie karmiło nasz umysł. I właśnie otaczanie się przede wszystkim ludźmi spokojnymi, ludźmi dobrymi, nieobgadywanie, rozmawianie o takich rzeczach wzniosłych, sensownych, konstrukcyjnych, bo ludzie generalnie spotykają się i mówią o kimś, tak? W większości przypadków. I to zazwyczaj tak sobie. I to bardzo nas energetycznie wyniszcza, ale bardzo też jakby na tym poziomie umysłowym robi nam dużo bałaganu, dużo zamieszania w tych doszach. Otaczanie się odpowiednimi kolorami, bo dla każdej doszy też jest inny kolor odpowiedni. Ale generalnie bym powiedziała, że jest taka bardzo fajna też rzecz, o której ja nie powiedziałam, tak zwane trzy guny w Ajurwedzie, czyli to jest sattwa, rajas i tamas. I sattwa to jest wszystko to, co jest dobre, co jest piękne, co jest szlachetne, to jest to, co się też kojarzy z duchowością. A tej duchowości można mówić pod różnym kątem, tak? Dla jednego to będzie takie zwrócenie się ku sobie, dla kogoś to będą praktyki religijne. Ja jakby nie chcę tego tematu tutaj mocniej rozwijać. Natomiast generalnie wszystko to, co związane z sattwą, to jest to, co jest związane ogólnie rzecz biorąc z dobrem. Czyli to będzie na przykład wychodzenie w tereny zielone, do lasu, otaczanie się przyjemnym otoczeniem, właśnie słuchanie takiej muzyki, która jest spokojna, która nas wycisza. Czy też na przykład, nie wiem, wąchanie odpowiednich olejków eterycznych. Tutaj chwilę przed nagraniem o tym rozmawiałyśmy, tak? Mieliśmy tak próbkę olejków. Natomiast rajas to jest wszystko to, co powoduje takie rozproszenie energii. Ale rajas też jest trochę potrzebny, bo rajas jest nam potrzebny, żeby działać. Czyli takie też osoby działające na stanowiskach menedżerskich będą rajasowe, tak? One będą dużo mówiły, dużo rzeczy robiły, będą takie trochę chaotyczne, będą pchały tematy do przodu i tak dalej. Ale u tych osób może bardzo dużo tego rajasu pójść do góry. I na przykład też takie jedzenie nieodpowiednie, takie jedzenie na szybko, takie nieprzemyślane chociażby, dużo też takiego ruchu, dużo takiej złości, bo też wiadomo, że jak się prowadzi biznes, to gdzieś ta energia taka trochę frustracji za nami idzie i tak dalej. I takie osoby się robią rajasowe. I tutaj też można powiedzieć, że na poziomie umysłowym idzie mocno w górę pita i wata. I trzeba też działać przeciwstawnie, czyli tutaj znowu jak najbardziej tą sattwą się otaczać. Generalnie zawsze sattwą się trzeba otaczać. Natomiast najgorszy stan to jest taki stan tamasowy, kiedy mamy bardzo niską energię, kiedy jesteśmy przytłoczeni, czyli na przykład osoby w depresji, które już nie wychodzą z domu, leżą w łóżku i tak dalej. One są pozbawione w ogóle woli życia, chęci jakiejkolwiek, są takie załamane, nie mają takiej woli w ogóle nad swoim umysłem, nad panowaniem nad nim. To są osoby tamasowe. Natomiast, żeby dojść do sattwy, trzeba najpierw przejść przez rajas, czyli trzeba się ruszyć, a potem dopiero dojść do tego etapu sattwicznego. Osoby tamasowe to też są na przykład narkomani, alkoholicy, już w takich ciężkich stanach, tak? To są też osoby rajasowe, to jest takie typowe, przepraszam, nie rajasowe, tylko tamasowe, takie typowe, charakterystyczne dla tych osób. I właśnie te trzy guny to są takie stany, o których się mówi w Ajurwedzie, które są też bardzo ważnym elementem i tutaj na poziomie umysłowym warto jest nad tym pracować i dążyć docelowo, żeby dojść do tak zwanej sattwy, czyli tego stanu takiego związanego z miłością, z dobrostanem,
Tak naprawdę to nie jest trudne. Ja uważam, że pierwsza rzecz, od której można by zacząć, to jest tak naprawdę przestać skupiać za dużo się na sobie, przestać się nad sobą tak wytrząsać, jaka jestem biedna czy biedny, zrobić coś dla kogoś, małą rzecz, nawet nie wiem, zacząć od tego, żeby podać komuś szklankę wody, tak? To nie muszą być od razu wielkie rzeczy, tak, właśnie podać szklankę wody, dziękuję. Takie małe, drobniutkie rzeczy, które nas popychają, jak ja to mówię, w stronę światła i tak po malutku zaczynamy coraz więcej tego dobra roztaczać, aż to dobro w nas wchodzi i się staje taką naszą codziennością. Ale co powiedziałaś, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, że ja też łapię siebie na tym, że w takich sytuacjach, gdzie czuję taki stres, czy mam wrażenie, że coś bardzo złego się dzieje w moim życiu i mam duży problem, to odnoszę wrażenie, że zamykam się w takiej małej przestrzeni, w której ja jestem centrum i cały świat nagle wydaje mi się, że jest przeciwko mnie i właśnie w tym momencie najlepiej jest trochę się zdystansować i zobaczyć, że to w porównaniu z innymi rzeczami, które mogłyby się przytrafić, które w ogóle dzieją się na świecie, i te dobre, i te złe, to jest tak naprawdę taka mała rzecz, ale chyba najtrudniej jednak jest zdystansować się do siebie, szczególnie w takim wieku, wydaje mi się, to też kiedyś słyszałam, że kiedy ma się 20 parę lat, to jest się centrum swojego wszechświata i wydaje nam się, że wszystko naprawdę kręci się wokół nas i też jest to taka lekcja dorastania, żeby zrozumieć, że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, jest równie ważne chociażby. Mhm. Ale to, co mnie się wydaje też, że jest, może wydawać się skomplikowane w Ajurwedzie, to to, że nie każdy jest w stanie zidentyfikować swoją doszę, bo na przykład już jest w tym braku harmonii. Więc skąd mam wiedzieć, że to, co widzę na swoim ciele, kiedy obserwuję różne zjawiska, czy to jest metabolizm, czy to są zmiany skórne, czy to jestem ja, jaka się urodziłam, czy to jest ten brak tego balansu? Wiesz co, ja ci powiem tak, no na pewno jest tutaj potrzebna jakaś wiedza, tak? Jeżeli nie mamy wiedzy, no to ciężko jest w ogóle się zastanowić nad czymkolwiek i to już nie tylko nad naszym zdrowiem, więc tutaj te elementarne podstawy są potrzebne. Natomiast czy jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, co nam dolega i czy to jest związane z wytrąceniem dorzy z równowagi, czy to jest coś, co nam całe życie towarzyszyło, to trzeba byłoby się zastanowić, jak to wyglądało do tej pory. Bo jeżeli na przykład ktoś był szczupły całe życie, a nagle zaczął bardzo tyć, no to jest to ewidentnie wytrącenie dorz z równowagi. Ale jeżeli całe życie był bardzo, bardzo szczupły, a teraz staje się jeszcze szczupły, no to prawdopodobnie jest to cały czas wynika jakby z jego doszy. No i trzeba tylko zrobić to, żeby ta dosza była w równowadze, żeby się tutaj coś jakby bardziej nie zachwiało. Także na pewne elementy trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli ktoś na przykład miał całe życie ładną cerę, a w trakcie dojrzewania ta cera zaczyna być taka zapalna, no to są też to typowe zmiany hormonalne związane z wiekiem dojrzewania i to jest oczywiste. Ale jeżeli ktoś ma 40 parę lat i nagle po prostu ta jego skóra kwitnie, no to wiadomo, że tutaj poszła pita w górę. Ale znowu, żeby to wiedzieć, trzeba tak naprawdę trafić do specjalisty, tak? Albo trzeba samemu sporo tej wiedzy gdzieś tam przekopać, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. No bo no sami sobie tego nie wywróżymy, tak? Także to trzeba też, no tak jak wspomniałam, po prostu albo się do kogoś udać, albo samemu troszeczkę się tym zainteresować. Natomiast wszelkie zmiany w ciele, które się zaczynają nagle, albo znowu towarzyszą nam parę lat, ale nigdy wcześniej tego nie mieliśmy, no to to już ewidentnie świadczy o tym, że ten organizm jest w stanie nierównowagi. Zadam Ci pytanie dostosowane do mnie, bo jako, że jestem właśnie pita, wata, z dominacją jednak, tak mi się wydaje, pity minimalną i Ty mówisz, że też jesteś tym typem, to zakładam, że może wśród naszych słuchaczy są też osoby, które się tym, z tym zmagają lub można je tak zdefiniować. To jak na co dzień możemy to zrównoważyć? Co przede wszystkim? No jeżeli przeważa tutaj w pierwszej kolejności, bo też to jest ważne, czy jesteś wata, pita, czy pita, wata. Mhm. Tak? Bo jeżeli jesteś wata, pita, to znaczy, że wata tutaj jest jakby bardziej dominująca niż pita. Pita na drugim miejscu. Ale jeżeli jesteś pita, wata, to znaczy, że pita najbardziej tutaj dominuje, a dopiero na drugim miejscu będzie dominowała wata. Oczywiście kafa też tam jest, tylko już jej nie wymienia, bo ona jest tutaj jakby w najmniejszym stopniu. I jeżeli mówimy o takim przypadku pita kafa, przepraszam, pita wata, to przede wszystkim trzeba panować nad emocjami. To jest pierwsza rzecz, tak? Ja zawsze uważam, że od stanu umysłu też dużo zależy, aczkolwiek mówi się, że trzeba zacząć od poziomu ciała. Zresztą nawet takie polskie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? Także się trzeba najpierw zacząć od takich przyziemnych elementów, doprowadzić to ciało do użytku, potem umysł zaczyna lepiej funkcjonować i wtedy wchodzi w nas taka już mądrość, bo jakby ta sprawność umysłowa zostaje
przywrócona poprzez to, że ciało dużo lepiej funkcjonuje i wtedy nam jest dużo łatwiej pewne rzeczy obserwować, taka wrażliwość się w nas budzi i tak dalej. Ale wracając do tematu, jak równoważyć przede wszystkim pitę i przede wszystkim watę, czyli unikamy takiego rozdrażnienia, unikamy złości, a to jest do ogarnięcia, jeżeli na przykład zacznie się medytować, jeżeli zacznie się wprowadzać chociażby, może medytacja nie jest dla każdego, bo ktoś na przykład powie, że nie chce wchodzić w tego typu praktyki, bo to mu się z czymś dziwnym kojarzy, to chociażby głębokie oddechy spokojne, tak, tych technik oddechowych jest mnóstwo, czy zwyczajne chodzenie na spacery, to już nie musi być nie wiadomo co. To jest pierwsza rzecz. Unikanie nadmiernego gadania, bo to jest takie typowe dla waty też, tak? Unikanie też towarzystwa, które będzie w nas powodowało takie złe samopoczucie. Nie wiem, czy tak masz, bo ja czasami mam, że z pewnymi osobami nie do końca chcę się spotkać, bo ja po tym spotkaniu wychodzę taka cała rozdrgana, roztrzęsiona, taka w ogóle naładowana, jakaś taka nieswoja i potrzebuję czasu, żeby dojść. Można myśleć, tak? Takie wampiry energetyczne. Jest to chyba trochę tak, ale to są czasami osoby, które nie do końca ciągną z nas energię, tylko sieją właśnie taką strasznie rozdrganą tą energię, taką rozproszoną i gdzieś to nas wchodzi i nie do końca też nam służy, także jeśli jest taka możliwość, to unikać takiego towarzystwa, chociaż nie zawsze się da, bo to może być na przykład członek rodziny, tak? Ale jeżeli... To wtedy trzeba głęboko oddychać. Tak, zawsze mówię, oddychaj, siedź, oddychaj spokojnie, nie daj się wciągnąć. Unikanie, tak jak powiedziałam, na przykład złego mówienia złych rzeczy o innych. Unikanie przede wszystkim jedzenia w smakach ostry, słony i kwaśny, to jeżeli jest pita w nadmiarze tutaj, tak? To jest przede wszystkim coś, co bardzo wzmacnia element pity. Natomiast jest taka rzecz z Ajurwedy, ja tam o tym nie powiedziałam, bardzo istotny element diagnostyczny. Każdy lekarz ajurwedyjski zapyta się nas o taką rzecz jak kupa. Wydalanie, tak? Dlatego, że... Za rzadko o tym ewidentnie rozmawiamy. Tak. No, nasz lekarz, nie wiem, co najwyżej, jak się pójdzie do gastrologa, się zapyta, czy nie mamy zaparcia albo biegunek. Natomiast generalnie się o tym nie rozmawia. A lekarz ajurwedyjski zada to pytanie zawsze. Dlatego, że ajurweda mówi o tym, że jesteśmy tym, co jemy. No i to jest oczywiste, tak? Ja też zawsze powtarzam, że jesteśmy zbudowani dokładnie z tego, co jemy. Przecież nie z pyłu kosmicznego. Natomiast ajurweda jeszcze mówi jedno. Jesteśmy tym, co jemy, i tym, jak to trawimy. No bo co z tego, że będziemy na przykład się super odżywiać, ale będziemy źle to trawić i to wszystko będzie przez nas przechodzić, bądź się w nas kumulować nieodpowiednio, będą się zbierały toksyny. Natomiast na podstawie tego, co z nas wychodzi, wprost mówiąc, bardzo dużo możemy wywnioskować. I też poprzez regulowanie właśnie tego procesu wydalania na przykład się reguluje pitę. I nie ma lepszego sposobu na wyrównanie pity, jak wywołanie biegunki. Więc jeżeli u kogoś ta pita jest bardzo, bardzo podniesiona, to za pomocą odpowiedniej terapii, odpowiednich ziół, odpowiedniego dobrania jakby jedzenia i chociażby picie na ciepło takiego masła klarowanego, nie fajna praktyka, od razu mówię, ale rzeczywiście skuteczna, wywołuje się oczyszczanie organizmu i biegunki. I to na przykład bardzo obniża tą pitę. No, ale to jest ciekawe, bo wiesz co, ja słyszałam, że właśnie pity mają często tak silny metabolizm, że właśnie bardziej w stronę biegunki, aniżeli zaparć. Więc dziwi mnie, że leczy się to jeszcze wywołaniem... Tak, w niektórych przypadkach tak i rzeczywiście tak się mówi w ajurwedzie, że to jest jakby najlepszy sposób na uporanie się z pitą taką na szybko, jeżeli potrzebujemy. A w drugą stronę, w przypadku waty? Waty. A w drugą stronę, w przypadku waty, to jest troszeczkę też pewnych elementów, bym powiedziała, podobnych. Natomiast tutaj głównie polega wata. Te trzeba usidlić, bo wata się za dużo chce ruszać, tak? Bo to jest generalnie ruch. Wata to ruch. Czyli i też taki dygot, taki trochę niepokój, prawda? Bo to może iść w złą stronę. Tak. Bo właśnie wata czuje też dużo takiego niepokoju, ale na przykład wata lubi biegać. I tak jak ja widzę tych biegaczy czasami, to się zastanawiam, ilu z nich jest wata, ile sobie jeszcze krzywdy robią, jak uprawiają jogging, bo wata nie powinna tego robić. Wata powinna pójść na coś spokojnego. Wata powinna to równoważyć na przykład jogą, ale też nie można na siłę robić rzeczy przeciwstawnych, bo wata zawsze będzie potrzebowała taki element ruchu, czyli nie idziemy na hatha jogę, tylko na przykład na asztanga jogę, taką bardziej dynamiczną. Tak samo no, nie da się też kafy moim zdaniem wrzucić w bardzo intensywne sporty, bo ona tego nie zniesie, tak? Kafa musi mieć taki sport, gdzie ona sobie co jakiś czas na przykład będzie mogła zrobić przerwę, usiądzie sobie na kawkę. Tak? Albo zje
chociaż ciuteńkę czegoś słodkiego, taką będzie miała nagrodę, bo kawa tak musi mieć. Jeżeli kafie tego zabronimy, to kafa zacznie wiednąć na tym poziomie umysłowym, więc też jest to o tyle fajne, że w tej ajurwedzie bierze się pod uwagę te takie naturalne skłonności organizmu. I tak się zastanawiam, bo jeszcze taką chciałam powiedzieć właśnie rzecz a propos umysłu i tego, co trzeba robić, ale jeszcze chciałabym dokończyć ten wątek z watą, czyli watę trzeba, tak jak powiedziałam, troszeczkę usidlić. Wata też powinna, to już o tym mówiłam, dietę mieć taką bardziej gęstą, oleistą, ciepłą. Czyli dla waty na przykład zupy są super, tak? Wata powinna unikać tego wszystkiego, co jest chrupkie, co ma dużo elementów przestrzeni, powietrza, czyli te wszystkie popcorny, paluszki, chipsy, to w ogóle absolutnie nie są dla waty. Dla waty koniecznie właśnie medytację, coś, co będzie ten umysł wyciszało, bo umysł waty cały czas galopuje, tam jest gonitwa myśli, tam się cały czas kręci, kombinuje, co ja jeszcze miałam zrobić, co ja miałam powiedzieć, co ja miałam przygotować. Ja tak mam na przykład często, tak? I czasami usnąć nie mogę, bo mi ta głowa tak pracuje i nie mogę wyłączyć po prostu tego tysiąca myśli. I wtedy wiem, że pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to sobie usiąść, spokojnie pooddychać i przejść w stan medytacji, że to będzie właśnie pomagało. Masaże też olejowe, bo wata jest wysuszona, wata ma często właśnie suchą skórę, więc codzienne olejowanie ciała, codzienne zakraplanie oleju do nosa, po jednej kropelce olej migdałowy bądź olej sezamowy, to jest najprostsza droga nozdrza do dostania się do układu nerwowego, który trzeba naoliwić, żeby on w przypadku waty lepiej funkcjonował. Więc to takie bym powiedziała krótkie zalecenia, no bo też jakby nie chcę tutaj 5 godzin opowiadać, tak? Tak, bo to jest tak indywidualne, że też nie ma jednej recepty, że teraz powiesz, zrób to, 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 bo tak jak powiedziałyśmy, można być dwoma typami naraz i wtedy moim zdaniem nadal wydaje się być to nieco bardziej skomplikowane, bo tak jak powiedziałaś, że na przykład wata nie powinna biegać, ale z drugiej strony pita powinna biegać, żeby właśnie gdzieś tak wyrzucić z siebie te wszystkie emocje i tę całą siłę. I ja na przykład zmuszam się do biegania i też teraz po tym, co powiedziałaś, zaczynam się zastanawiać, czy to jest dla mnie dobre. I wydaje mi się, że jedynym takim wnioskiem może być to, żeby po prostu przetestować to na sobie i zobaczyć, czy rzeczywiście to samopoczucie jest lepsze, czy czujemy się bardziej spokojni po takim biegu, czy jeszcze bardziej rozchwiani. No właśnie. Ja zawsze miałam tak, że nie lubiłam takich intensywnych ćwiczeń, które skupiają moją uwagę za bardzo na tym, że mnie to boli i że jest mi niewygodnie i zawsze się tak czułam, zarówno biegając, jak i na jakichś zajęciach spinningu, którego z całego serca nie cierpię i też nie wiem, co to tak naprawdę o mnie mówi. Czy to jest normalna reakcja, że mam taką niechęć do biegania, jeżeli jestem pitą, czy powinnam raczej chętnie wiesz co, to jest też kwestia indywidualna, dlatego że ja uważam, że my musimy obserwować swój organizm. Ja czasami na przykład zjem coś, co niby lubię, ale już w trakcie jedzenia coś mi przestaje grać, tak? I potem się źle czuję. I ja wiem, że to jest nie dla mnie, więc tutaj często trzeba tak też zwrócić tą uwagę do siebie, bo my mamy cały czas uwagę skierowaną na zewnątrz, tak? Mamy takie rozproszenie tysiąca tych myśli i przez to ciągle jakby obserwujemy i skupiamy uwagę właśnie dookoła świata zewnętrznego, a nie do siebie. Natomiast czasami wystarczy naprawdę zamknąć oczy, wyłączyć telefon, jakiekolwiek, nie wiem, radio, muzykę, cokolwiek, zamknąć oczy i zacząć od tego, żeby poczuć, czy nam jest wygodnie w naszym ciele. Czy my wygodnie siedzimy, czy mnie coś nie upija, nie drapie, czy mój kręgosłup nie jest spięty. Tak, są takie proste rzeczy, które uczą tego zwrócenia uwagi do zewnątrz. Najpierw też można posłuchać na przykład dźwięków na zewnątrz. Mhm. Czy nie wiem, gdzieś woda w kranie nie kapie i tak dalej. Nagle się okazuje, że my tysiące dźwięków przegapiamy. Sąsiad robi remont, prawda? No to może słyszymy, ale nie słyszymy jakichś takich drobnych elementów. Więc pierwsza rzecz to taka właśnie najpierw z tego świata zewnętrznego przenosimy uwagę do wewnątrz poprzez takie chociażby skupianie się na tym, co słyszymy, potem jak czujemy swoje ciało. I to uczy, ja bym powiedziała, takiego połączenia samym z sobą. I im więcej tego połączenia mamy, tym lepiej funkcjonujemy. I to nam też często podpowiada, czy dana czynność nam służy, czy dane towarzystwo nam służy, czy jedzenie nam służy, tak? Jeżeli ktoś bardzo, bardzo nie lubi biegać, to jest to pytanie. Czy nie lubi, bo jemu organizm jakby podpowiada, nie rób tego, bo to nie jest dla ciebie, czy nie lubi, bo z leniem, a powinien, tak? No jeśli ktoś jest typową kafą i powie, że nie lubi biegać, no to powiem, że to jest jego konstytucja. I może niech nie biega, ale niech chodzi na intensywne spacery. Ja w ogóle nie lubię biegania, bo powiem szczerze, że to uważam za nienaturalne, bo człowiek biega tylko wtedy, kiedy ma potrzebę, tak w naturze. I ponieważ ja studiowałam biologię, ja lubię bardzo patrzeć na świat przez pryzmat takich praw natury. Mhm. I się zastanawiam, czy na przykład pies lata
bo on chce biegać. No jak on ma cel, bo ma frajdę, bo ma zabawę, bo ktoś mu puszcza, rzuca patyk, czy... Zobaczył coś ciekawego. Nie wiem, biegnie za panem za rower. On ma cel. Ale czy on się zrywa z posłania, dobra, idę pobiegać, za godzinę pobiegam, bez celu. Nie, prawda? Mhm. I tak samo uważam, że my biegniemy, kiedy mamy cel. I jeżeli my sobie narzucamy takie bieganie na co dzień, pewnie już zaraz wszyscy biegacze tutaj na mnie wyleją po prostu wiadro pomyj, no ale trudno. Ja uważam, że to jest nienaturalne. Ale jeżeli ktoś lubi i mu to służy, on się czuje very happy z tego powodu, to niech to robi, tak? No bo być może taką ma potrzebę i taką konstytucję, jeśli chodzi o doszę, że jemu to służy. Natomiast wszystko, co jest, uważam, takie na siłę, takie naturalne, nie jest dobre. Ciało musi być sprawne, to bez dwóch zdań, bo my się wtedy lepiej czujemy. Ale przede wszystkim to powinna być taka zwykła, nawet poranna gimnastyka, 10-15 minut rozciągania, usprawniania tego ciała, wzmacniania ewentualnie tych mięśni, które są słabe, czy w plecach, czy w brzuchu i tak dalej. Ale takie rzucanie się na sporty, które nam zajmują codziennie, nie wiem, godzinę, półtorej na siłę, wracamy z trani, to nie jest dobre. Ja na przykład też zauważyłam u osób, które albo mi brzuch odstaje, to pójdę na siłownię. Chodzę na tą siłownię 2-3 razy w tygodniu i ja te osoby spotykam często i te osoby zauważam w dniu, kiedy były rano na siłowni, one wracają z tej siłowni i o cały dzień po prostu nie mają siły, nie mają energii. Czyli efekt jest odwrotny, tak naprawdę. Tak, jest efekt odwrotny, tak? Miało to im służyć, oni są tego dnia wykończeni. Tak i rozmawiam, co ci dzisiaj byłeś, czy byłaś może na siłowni, tak. Ja mówię, no dobra, no okej. No i czy ta osoba się fantastycznie rzeczywiście tak czuje? Nie uważam, natomiast absolutnie nie powiem, że nie można ćwiczyć, że nie trzeba uprawiać sportów. Nie, jak najbardziej jestem za tym, tak, tylko za takim usprawnianiem ciała, a nie na siłę. No chyba, że ktoś sobie taką drogę wybierze, że jest sportowcem i chce, tak, to już jakby w to nie wchodzę. Natomiast jeżeli czegoś bardzo nie lubisz, to poobserwuj swoje ciało. Czy ty się potem lepiej czujesz, tak? Czy to jest coś, co nie tylko na poziomie gdzieś tam umysłowym nie do końca ci to dało, bo na przykład ci się nie chciało, tylko czy to faktycznie tobie posłużyło twojemu ciału. Czyli to wszystko tak naprawdę skłania nas do większej takiej autorefleksji. Tak. I do słuchania swojego ciała. To jest coś, co moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej takie zatarte. Jest nam coraz trudniej. Mamy te wszystkie rozproszenia wokół nas, te wszystkie bodźce. I to też dotyczy właśnie jedzenia. I o tym też wspomniałaś przed chwilą. I uważam, że to jest bardzo kluczowa część Ajurwedy. Właśnie to, żeby to trawienie było dobre. Tylko też kiedyś w ogóle usłyszałam, tak trochę dygresję, ale usłyszałam w takim podcaście, to było z rok temu, dziewczyna, która zajmuje się też Ajurwedą w Stanach Zjednoczonych, ona powiedziała, że jakby to trawienie jest bardzo ważne, ale to nie jest nasz cel życiowy, tylko to dzięki tym wszystkim jakby sztuczkom i tym wszystkim technikom mamy sprawić, że to trawienie będzie dobre po to, abyśmy mogli zająć się innymi ciekawszymi rzeczami, bo przecież jeżeli skupisz całą swoją uwagę na tym trawieniu, to nie chcesz chyba na swoim nagrobku zobaczyć ktoś tam żyła ze świetnym trawieniem. No dokładnie. Nie więcej. Tak. To akurat moje wolne tłumaczenie tego, co ona tam powiedziała, ale strasznie się uśmiałam, pomyślałam sobie dokładnie, jakby za bardzo się też fiksujemy na te efekty, zamiast po prostu skorzystać z tych cudów i z tej nauki, jaką jest Ajurweda, po to, żeby po prostu nam się lepiej żyło, żebyśmy nie musieli myśleć o tym, tak, czy mamy regularne wypróżnienie, czy nam właśnie odstaje ten brzuch, tylko żeby po prostu nam się żyło bardziej komfortowo w naszym ciele. I zostając przy temacie jedzenia, wydaje mi się, że Ajurweda trochę obala różnego rodzaju takie dietetyczne mity, bo mówi się tak raz, że mamy jeść 2 posiłki dziennie, raz, że 5 posiłków dziennie, zawsze mamy jakieś takie żelazne zasady, a w Ajurwedzie jest chyba tak, że to jest dosyć luźne i indywidualne, więc jak to jest w zależności od typu, kto ma jeść więcej, kto ma mniej, czy częściej, czy większe posiłki, czy wtedy, kiedy jesteśmy bardzo głodni, czy mamy jeść po prostu regularnie, jakie są zasady? Już Ci odpowiadam na to pytanie, tylko jeszcze skomentuję, co wcześniej powiedziałaś. Oczywiście ja uważam, że zdrowy styl życia, zdrowe takie prowadzenie się, dieta, ćwiczenia, to wszystko, bo trochę pokręciłam, chciałam powiedzieć, że to wszystko się składa na nasz styl życia, tak? I tu chodzi o to, żeby w tym żyć na co dzień, a nie nad tym się skupiać i tak sobie przeliczać. Dzisiaj muszę mieć na talerzu to, to i to, bo tyle muszę mieć aminokwasów, tyle węglowodanów i tak dalej, bo to jest szaleństwo, bo to wtedy po prostu nas zapędza w taki kozi róg, że ten nasz umysł jest taki zniewolony tym ciągłym myśleniem o tym, ile ja mam zjeść, jak mam to strawić i tak dalej. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby poznać te zasady, żeby one stały się taką naszą oczywistością. Tak jak ja rano wiem, że ja mam wypić 2 szklanki ciepłej wody. Zgodnie z zasadami Ajurwedy, żeby pobudzić metabolizm, żeby przepłukać jakby te wszystkie narządy wewnętrzne związane z trawieniem. I ja to robię i ja się nie zastanawiam, tak? I nie skupiam, czy ja podgrzałam tą wodę odpowiednio, czy ta szklanka coś tam. Po prostu piję tą wodę. I cały jakby ten mój dzień stał się taką
codziennością, tak? Tak jak moja babka wiedziała, jak ma ugotować bigos i ten bigos gotowała i się nim żywiła, załóżmy, tak ja na przykład spożywam inne rzeczy i to jest dla mnie oczywistość. Ja się na tym nie skupiam, nie poświęcam na to dużo energii, dużo uwagi, bo właśnie powiedziałaś fajną rzecz. My mamy żyć po coś, tak? My nie mamy żyć dla jedzenia, my nie mamy żyć dla tej diety czy dla sportu. My mamy mieć ciało sprawne, czyli właśnie odpowiedni styl życia, odpowiednie odżywianie, odpowiednie ćwiczenia i tak dalej, po to, żeby to ciało było sprawne. I teraz dlaczego? Bo Hindusi wierzą w reinkarnację i oni wierzą, trochę podobnie jak i ja, że przychodzimy tutaj po coś, nabyć pewnych doświadczeń, rozwinąć się i pójść jakby dalej w tym rozwoju takim duchowym. I to ciało jest potrzebne nam do rozwoju duchowego. Więc po pierwsze, zdrowo się prowadzimy, żeby mieć zdrowe ciało. Jak mamy zdrowe ciało, to mamy zdrowy umysł. I ten umysł nas już prowadzi w sposób taki naturalny. A kiedy umysł jest zdrowy, to my będziemy wiedziały, że mamy zdrowo żyć, tak? Że te czynności są nie okej, okay, że wiadomo, że nie będziemy chodzić na imprezę od rana do nocy, wypijać 2 litry alkoholu, jeść smażone kurczaki i tak dalej. Bo po prostu człowiek, który ma zdrowy umysł, który ma czyste ciało, nie będzie takich rzeczy robił, bo jemu taka naturalna inteligencja będzie podpowiadała. My często nie korzystamy z własnej inteligencji. A następnie, kiedy ten umysł, czyli taki już wyższy szczebel osiągamy, umysł jest na odpowiednim poziomie, on jest zrównoważony, to wtedy otwiera nam się ta możliwość na rozwój duchowy. I to jest cel według tak naprawdę Ajurwedy, cel życia, rozwój duchowy. Więc to jest bardzo fajnie, fajna rzecz, że ją poruszyłaś. Natomiast wracając do Twojego pytania, tylko zapomniałam, było to pytanie. Mówiłam o regularności jedzenia. A, regularności albo jedzenia. Tak. Pierwsza zasada w Ajurwedzie. Niezależnie od tego, jakim jesteś typem konstytucyjnym, jedz wtedy, kiedy jesteś głodna. Takie proste, takie trudne. Takie proste, takie trudne, nie? I taki właśnie mój guru ajurwedyjski, o którym wspomniałam, dr Partab Chauhan, powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz. On w ogóle dużo fajnych takich rzeczy mówi w taki obrazowy sposób. Powiedział tak, czy jak masz zatankowane auto i przejeżdżasz 5 km dalej i widzisz stację benzynową, to zjeżdżasz, żeby sobie dotankować, czy nie, bo dopiero tankowałaś. I zatankujesz tak naprawdę za 300, 400 czy 500 km w zależności od pojemności Twojego baku. No tak, przecież nie tankuję, co widzę stację benzynową. No to czemu jesz, jak widzisz czekoladkę? Jak ktoś Ci powie, czy masz ochotę, a dopiero co skończyłaś obiad, bo poszłaś odwiedzić koleżankę i ona Ci powie, że ma obiad pyszny i coś Ci zapachniało. Po co jesz? Tak? Genialne. To jest pierwsza rzecz. Nie tankuj, kiedy masz pełne auto, pełny bak. Sprawa prosta. Więc przede wszystkim jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. A to oznacza, że strawiliśmy na poziomie żołądka to, co mieliśmy strawić. On jest pusty i woła, okej, okay, jestem gotowy. Jestem gotowy, dawaj następne. I wtedy nie mieszamy, nie mamy problemu z odpowiednim poziomem różnych enzymów trawiennych, tak, bo wiadomo, że my je wydzielamy tak samo, tylko że po prostu pewnego musimy wydzielić więcej, kiedy trawimy białko i innego mniej i tak dalej, w zależności od tego, co w tym żołądku jest. To jest pierwsza sprawa. Natomiast generalnie, jeśli rozpatrujemy pod kątem pity, waty i kawy, to zasada jest taka. Wata powinna jeść najczęściej, pita 3 razy dziennie, wata może jeść, przepraszam, kafa teraz dziennie. I typowe dla kafy jest to, że kafa nie potrzebuje zjeść śniadania. Mhm. A my na przykład w tym świecie zachodnim mówimy, śniadanie to jest podstawa, musisz zjeść śniadanie. Dla kafy kompletnie nie. Kafa może zjeść nawet jeden posiłek dziennie. Ona i tak przeżyje i niestety jest duża szansa, że wcale z tego powodu niespecjalnie schudnie. Mhm. Bo ona będzie tylko musiała ona mocno, tyje od oddychania. Tak, ona tak, ona tyje powietrzem. Więc kafa będzie musiała więcej zabiegów wykonać, żeby to ciało utrzymać w równowadze. I znam naprawdę takie kafy, szczególnie w Indiach, które są bardzo szczupłe i w życiu bym nie powiedziała, że to są kafy. Z wyglądu, bo mają tak opanowane jakby to zrównoważenie dosz. Natomiast no, nie jest to też do końca łatwe. Ale właśnie no, mój jeden z moich synów, ponieważ mam trójkę dzieci, dwóch chłopaków, jest typową kafą pitą. I mój syn naprawdę może po prostu zjeść jeden posiłek, ale obfity. Aczkolwiek chętnie by podjadał już później. I ja wiem, że ja nie mam czego zmuszać do śniadania, bo naprawdę tego śniadania nie potrzebuję. Natomiast wata dobrze by było, żeby jadła nawet 5 posiłków dziennie. Chyba, że nie jest głodna, bo może na przykład jednego dnia wata się objadła. Albo ma gorszy ogień trawienny, ponieważ wata ma zmienny ogień trawienny. Ona raz będzie miała na wysokim poziomie, raz na niskim. Kiedy ma na niskim, to jego organizm, czy jej organizm podpowiada, nie jedz, dzisiaj wolno trawię. I wtedy po prostu słuchamy siebie instynktownie, nie jemy.
A w przypadku pity to są większe posiłki 3 razy dziennie, mniej więcej. Tak, i 3 razy dziennie. Czy większe, to też zależy od... Utożsamiam się generalnie z tym. Tak, tak. Ale może się okazać, że też z jakiegoś powodu dzisiaj nie masz ochoty, nie zmuszamy się, tak? To jest pierwsza rzecz. Jemy, kiedy jesteśmy głodni. Mało tego, jeszcze w Ajurwedzie się mówi o tym, że nawet jak jesteś głodna, ale nie wypróżniałaś się przez parę dni, to nie jedz. To nie jest to doprowadzić do tego stanu, żeby nastąpiło to wypróżnienie, ponieważ to jest tak jakby, brzydko mówiąc, mamy zatkaną rury, umywalkę, z tej umywalki się wylewa, bo nie spływa niżej, a my jeszcze dolewamy wody, tak? Czyli wbrew temu, co się mówi, wcale ten metabolizm się nie zamknie poprzez głód, poprzez jakby post. Absolutnie. Zresztą nawet i w naszym świecie zachodnim są różnego rodzaju techniki tak naprawdę zdrowienia, odmładzania, nawet leczenia nowotworów poprzez przegłodzenie się. Generalnie się mówi w Ajurwedzie, zresztą ja myślę, że w naszym współczesnym tutaj zachodnim świecie też, że więcej chorób tak naprawdę jest z przejedzenia się niż nie z dojedzenia. No niestety, tylko to jest też ostatnio miałam podobną rozmowę a propos głodu. To jest coś, co nadal jest nieoswojone w naszych czasach i mamy tendencję do nadmiaru, aniżeli do ograniczania się. Zresztą właśnie jak ta kobieta, o której Ci mówiłam, która też zajmowała się ajurwedą w Tajlandii, powiedziała mi, że zawsze tak Twój żołądek powinien być tak w 2/3 wypełniony. Ja mówię, nie, to jest najgorsza wiadomość, jaką usłyszałam w tym tygodniu. No ale niestety taka jest prawda. Zresztą przecież nawet w Polsce też się mówi, tak, że należy wstać od stołu z lekkim uczuciem głodu. Tak. No jest to wyzwanie, kiedy mamy taką obfitość wokół siebie i tyle pokus, ale myślę, że dla zdrowia warto. Zdecydowanie. Powiedziałaś o tym, że na przykład pijesz tę wodę rano ciepłą. Mhm. Też mam takie wrażenie, że Ajurweda składa się z różnych takich rytuałów, które my sobie dobieramy w zależności od naszych potrzeb. Jakie są takie ajurwedyjskie praktyki, które uważasz, że każdemu będą służyć na co dzień? Takie małe rzeczy, które po prostu sprawią, że ten dzień będzie lepszy, zdrowszy. No to tutaj powiem kilka takich rzeczy, które nie zawsze wszystkim pasują i uważam, że nie w życiu absolutnie. Przede wszystkim nie powinno się zbyt długo spać. Czyli ten sen taki optymalny, u nas się mówi 6-8 godzin w Ajurwedzie, ja bym bardziej powiedziała 6-7. Powinniśmy wstawać wcześniej, czyli przed 6 rano, dlatego że do 6 rano, tam oczywiście to trwa kilka godzin, tylko nie całą noc, jest czas wata, czyli to jest dobry czas na wstanie, czas ruchu. Natomiast jeżeli wstajemy po godzinie 6 rano, to już jest czas kafy i wtedy bardzo często nam czas jest często takiego lenia. Już nam się nie chce wstać. I to jest prawda, że jeżeli wystarczy, że nastawimy ten budzik, 5:40, lepiej nam się wstanie niż 7:20, tak? Czy 6:30. Dlatego, że już jesteśmy w czasie tej kawy i nam jest ciężko się obudzić. Chodzimy spać wcześniej, czyli też jest dobrze tak naprawdę żyć. Czy to jest ajurweda, czy to nie jest ajurweda, to jest takie, bym powiedziała, raczej logiczne podejście, zgodnie z cyklami natury. My mamy dzisiaj elektryczność i to jest problem, tak? Siedzimy nocami, oglądamy filmy, czytamy książki, czy w ogóle zmora tych czasów, to przeglądanie smartfonów i tutaj z racji tego, że ja też głównie się zajmuję naturalnym odmładzaniem i zawsze mówię młodym dziewczynom, że nie przeglądamy tych telefonów, trzymając je na wysokości biustu, tylko jak damy, jak księżniczki, jak królowe na wysokości twarzy, bo wtedy mamy ładną linię podbródka i poza tym nie wspomagamy siły grawitacji i nam twarz nie wisi wiecznie w dół. To taka dygresja mała, ale właśnie głównie nocami tak się siedzi przy tych telefonach i nie też, że się robi duże zamieszanie w mózgu, bo ten zegar biologiczny mówi idź już spać. A my mamy na siłę mózg pobudzany. Także przede wszystkim chodzimy spać wcześniej. Chodzimy spać niemalże jak się robi ciemno. No pewnie, że u nas w naszych warunkach klimatycznych zimą w grudniu nie pójdziemy spać o 16. Ale to nie powinno być później niż o 22. Właśnie powinno się wstawać wcześniej przed 6 rano. Czyli jak pójdziemy spać 22, 23, wstaniemy między 5 a tam przed 6, no to mamy spokojnie między te 6-7 godzin snu, czy nawet jak ktoś bardzo potrzebuje 8. Kafa powinna spać właśnie krócej, bo jej długie spanie nie będzie służyło, bo będzie kafa rosła. Będzie chociażby taka osoba coraz bardziej się rozbiła, taka rozleniwiona, otyła i tak dalej. Kolejna rzecz to przede wszystkim koniecznie musimy rano wygospodarować czas na chwilę dla siebie, czyli to nie jest na zasadzie prysznic, mycie zębów, w biegu śniadanie i gonie, tylko jest czas na ćwiczenia fizyczne, na taką krótką chociażby praktykę jogi, czy też pilatesu, rozciągania. No w przypadku ajurwedy to joga, no ale no nie każdy chce, więc chociażby mówię, czy gimnastyka, czy rozciąganie, czy pilates, albo najlepiej joga. Potem
trochę na medytację, trochę to wszystko zależy, ile tego czasu mamy, tak? Czy to będzie pół godziny, czy to będzie nawet 5 minut, to już jest dobre. Też ćwiczenia oddechowe. Natomiast z takich praktyk wokół ciała to jest przede wszystkim tak. Tylko tutaj czasu na to się nie ma. To powinno się codziennie rano ciało natłuścić, naoliwić, najlepiej olejem sezamowym i pochodzić sobie w tym oleju chwilę. Ja czasami jak mam takie paranki, to tak robię, że po prostu na całe ciało nacieram olejem sezamowym. Mam taką, się śmieję, taką starą kieckę, którą narzucam na to, że się przejmuję taką podomkę, tam potem ciach do prania i nie ma problemu. Schodzę sobie po prostu potem do kuchni, piję właśnie 2 szklanki ciepłej wody, czasami wody z imbirem, szczególnie w okresie tym takim zimowym, bo imbir fajnie tonizuje ciało, bo też podkręca trochę metabolizm, oczyszcza z toksyn. Następnie płuczę usta olejem sezamowym. To jest taka fajna technika też pomagająca w usuwaniu toksyn, w ogóle niezastąpione we wszelkiego rodzaju, uważam, infekcjach związanych z zatokami, z gardłem, węzłami chłonnymi, migdałkami, jak to się mówi, i tak dalej. To jest super sprawa. Czyli płuczemy taką łyżką oleju przez minimum 5 minut, a jak ma się czas, to 10-15. To jest takie sanie, puchanie. Bardzo fajna sprawa też, jeżeli chodzi o usuwanie kamienia. No i potem dobrze jest właśnie wyszczotkować pod prysznicem ciało taką szczotką ostrą, żeby też pobudzić krążenie, wspomóc ten proces usuwania toksyn. I zawsze trzeba po tym oleju sezamowym się wykąpać, pochodzić chociaż pół godziny i zmyć, dlatego że olej sezamowy ma tendencję do wyciągania toksyn. To jest super sprawa. I dobrze jest właśnie tego nie zostawiać, tylko po prostu zmyć z siebie. No i wtedy przechodzimy już do tych takich praktyk związanych właśnie z ćwiczeniami, z medytacją, z oddechami. No i śniadanie, tak? No i tak jak wspomniałam, czy to jest pita, czy kawa, czy wata, to też te śniadania powinny być różne i też ewentualnie na przykład kawa nie musi zjeść tego śniadania, nie ma takiego przymusu, ale właśnie kawa powinna zjeść coś lekkiego, czyli kawa sobie może zjeść nawet jakieś musli, ale nie z mlekiem, tak? Bo mleko nie będzie kawie za bardzo służyło, bo będzie więcej tego elementu wody i śluzu wprowadzało, który kawa ma w sobie dużo. Jeżeli chodzi o dzień, to dobrze jest zjeść posiłek główny w okresie, kiedy jest pita, bo pita też, pita, kafa i wata występują w ciągu dnia. I pita jest największa w południe, czyli to jest ten taki moment ognia, wtedy też jest słońce wysoko na ziemi i wtedy najlepiej trawimy. Czyli ten główny posiłek to powinien być właśnie w godzinach około południowych. Tak samo kolacja już powinna być też przeciwstawna do doszy, czyli w momencie, kiedy jest wieczór i zaczyna się ten okres jakby w ciągu dnia kafy, to nie powinniśmy jeść pokarmów takich, którym elementy tej właśnie ziemi i wody towarzyszą, czyli na przykład mleko, jogurt, takie zimne, gęste, oleiste. Generalnie tego nie powinno się jeść, szczególnie jeśli to towarzyszy kafie. To już jest może trochę bardziej skomplikowane i tam rzeczywiście troszeczkę więcej tej wiedzy potrzeba. Natomiast też ważnym elementem w takiej rutynie ajurwedyjskiej jest to, żeby poruszać ciało, czyli też w ciągu pracy robimy sobie przerwy na to, żeby się chociaż chwilę rozciągnąć, żeby się przespacerować, żeby wystąpiła taka równowaga na poziomie umysłu i ciała, żeby też nie tylko gdzieś tam pracować umysłowo, ale też mieć te takie przerwy chociażby na ruch. No i potem już mamy wieczór, kiedy znowu też przechodzimy do tej takiej rutyny. Też jest dobrze zawsze zamknąć jakoś ten dzień, czyli znowu jakieś systemy oddechowe czy medytacja. No i podobnie, tak jak już mówiłam, z tym snem, czyli znowu nie chodzimy za późno spać, żeby nie wytrącać ani z równowagi, ani też zakłócać takiego naszego tego wewnętrznego zegara biologicznego. Powiedziałaś, że się zajmujesz odmładzaniem, mówiłaś o swoich porannych i wieczornych rytuałach, ale nie powiedziałaś nic o pielęgnacji i nie powiedziałaś nic właśnie o jodze twarzy. A wydaje mi się, że jest to dosyć duża część Twojego życia, zarówno pewnie prywatnego, jak i zawodowego. Powiedz mi, co to jest, bo jest to dla mnie nowość, a wydaje mi się, że absolutnie rewolucyjna kwestia. Wiesz co, tak, natomiast to już nie jest do końca stricte związane z ajurwedą, natomiast z ajurwedy bardzo dużo czerpię w tych wszystkich takich technikach odmładzania, którymi ja się zajmuję w bardzo dużym stopniu, bym powiedziała tak naprawdę. Przede wszystkim
jeżeli chodzi o taką pielęgnację, też zarówno wynikającą z tego, co ja praktykuję, ale też z ajurwedy, ale jeszcze nie z jogi twarzy, to pominęłam taki ważny element, ale ja o nim wcześniej mówiłam, czyli zakraplanie oleju, tak? Powinno się codziennie po jednej kropelce wpuszczać właśnie do nosa oleju sezamowego bądź migdałowego. Podobnie w ucho można też sobie nalewać taką jedną kropelkę. O płukaniu olejem też powiedziałam. Można też w okolice oka właśnie zakraplać olejem nawet rycynowym. Przy okazji to fajnie też wpływa na rzęsy. No, pielęgnacja skóry pod kątem, czy to jest pita, czy kafa, czy wata, to jest taki już długi, bardzo obszerny temat, bo na przykład wata będzie potrzebowała natłuszczenia, nawilżenia, tak? Kafa ma skórę taką grubą, często taką błyszczącą. Kafy dosyć często, o ile są w równowadze, mają skórę, bym powiedziała, w najlepszej kondycji, najwolniej taka skóra się starzeje. Natomiast no, pita powinna też używać chociażby olej sezamowy, który ma właściwości oczyszczające, różnego rodzaju maseczki, chociażby z mąki owsianej, różnego rodzaju glinek. Też bardzo fajnym takim olejkiem eterycznym, wspomagającym u pity te wszystkie stany zapalne. To jest olejek z geranium, który będzie regulował wydzielanie sebum, i olejek z ojejku, to się nazywa melaleuca, a po naszemu drzewo herbaciane. Z drzewa herbacianego. Dla waty, na przykład lawenda będzie fajnym też tutaj olejkiem. Także tych takich tematów wokół orudowych w ajurwedzie jest mnóstwo. Ale jeżeli chodzi o to takie naturalne odmładzanie i o to, co ja robię, to tych rytuałów trochę jest, tylko że ja te rytuały sobie wplotłam w codzienność, bo żyję niestety szybko. Chciałabym żyć wolniej, ale no, urodziłam się w takiej części świata, jeszcze trójka dzieci, mnóstwo zajęć, mnóstwo jakby takich tematów tych związanych z tym, czym ja się zajmuję, tą jogą piękna. No niestety nie pozwala mi tak sobie żyć slow, jak bym chciała. W związku z tym ja też dużo rzeczy wykonuję przy okazji, takich jak ćwiczenia twarzy, czyli na przykład prowadząc auto, czy gotując, czy czytając książkę, czy pracując przy komputerze. Czasami wchodzi mi to w taki nawyk, że się łapię na tym, że stoję w kolejce w markecie i ćwiczę twarz. I mówię halo, halo, bo się wszyscy patrzą, a ja to zrobiłam na zasadzie odruchu Pawłowa po prostu, nie zastanawiając się. Ale co ja robię? Przede wszystkim obmywam twarz bardzo zimną wodą. To jest taka pierwsza rzecz, którą robię zawsze rano i wieczorem. Dla pobudzenia krążenia, dla takiego obudzenia się, dla też jakby wzmocnienia skóry. Super technika odmładzająca. Następnie po oczyszczaniu twarzy, a głównie ją oczyszczam hydrolatem różanym, też oczyszczam takimi proszkami, które sama sobie robię, właśnie z glinek, z mąki owsianej. Bardzo fajna sprawa. Myję tym twarz takim proszkiem zwilżonym z wodą, nakładam, masuję, zmywam. Czasami jak mam chwilę, to zostaję z taką jakby super ekspresową maseczką na 2-3 minuty. I potem przechodzę do masażu twarzy. Szybkiego masażu twarzy, który zajmuje mi dosłownie 3-4 minuty. Głównie na olejach, na przykład śliwkowym, migdałowym, sezamowym, w zależności od, nie wiem, humoru, potrzeby i chwili. I potem ćwiczę twarz. Wykonuję 3-4 ćwiczenia rano w takiej mojej codziennej praktyce, a potem te ćwiczenia, tak jak wspomniałam, wykonuję przy okazji, ponieważ uważam, że, a to też jest temat rzeka, to też po prostu można by o tym bardzo dużo mówić, że jedynym sposobem tak naprawdę na zachowanie młodego wyglądu twarzy to są ćwiczenia i masaże. Nie botoksy, nie wypełniacze, to jest droga donikąd. Natomiast te procesy starzenia są bardzo, bardzo, bym powiedziała, skomplikowane i bardzo wiele czynników się na to składa. I tak naprawdę utrzymanie mięśni, powięzi i tych wszystkich struktur, które tam w twarzy mamy, na właściwym poziomie daje taki efekt, że to trochę działa jak taki pancerz, tak? To się tam cały czas trzyma na twarzy, tak jak powinno. Są te mięśnie rozwinięte, są wzmocnione i one będą stanowiły rusztowanie po prostu dla chociażby skóry. A nie tak, jak jest w zasadzie odwrotnie, bo to skóra stanowi rusztowanie dla mięśni, natomiast jak będą mięśnie słabnąć, to one też będą pociągać za samą skórę w dół. Dlatego to codzienne ćwiczenia twarzy też są bardzo ważne, bo my często zachowujemy się tak, jakby nasze ciało się kończyło w miejscu, gdzie zaczyna się szyja. Mhm. Właśnie o tym sam pomyślałam, że wykonujemy tyle ćwiczeń dla ciała i wiemy, że przecież musimy ćwiczyć, żeby ono było jędrne i piękne, ale nikt nie myśli o tym, że to samo można zrobić na twarzy. Tak, dokładnie. A my po prostu uważamy, że ciało, jeżeli chodzi o ćwiczenia, kończy się tutaj, gdzie zaczyna się szyja. A przecież głowa i szyja to też ciało, tak? I tutaj też mamy mięśnie i to mnóstwo mamy tych mięśni, bo około 88 tutaj licząc z szyją, więc jest nad czym popracować. I często uwierzymy, że krem to załatwi, tak? Kupimy krem, są różne, po 25 roku życia, po 35, 60 i w ogóle. No i jakoś jeszcze nie poznałam takiej osoby, która stosuje te kremy i wygląda fantastycznie, tak? Więc te ćwiczenia
codzienna pielęgnacja, ale też nawyki, to jest bardzo ważny element i ja też staram się tych nawyków swoich pilnować, aczkolwiek no nie jestem też święta i czasami się zapomnę, ale bardzo ważną rzeczą jest prostowanie się, to jest w ogóle gigantyczny element wpływający na wygląd twarzy, też takie pilnowanie, żeby nie mrużyć oczu, żeby nie chodzić takim grymasem na twarzy, tak, żeby nie mieć ciągle zatroskanej miny, żeby właśnie to, co wcześniej wspominałam, ten telefon był na wysokości twarzy, czy książka podobnie, jak czytamy książki, zawsze mówię, połóż sobie 2-3 poduszki na kolana, oprzyj wygodnie łokcie, czy jak pracujesz z komputerem, czasami w takiej pozycji półleżącej gdzieś tam na kanapie, rzuć ten komputer na podkładkę bądź na poduszki, żeby on był wyżej, bo to nie tylko odciąża obręcz barkową, tutaj nie mamy napięć nadmiernych, ale również nie powoduje, że tkanki twarzy wiszą ciągle w dół i to wspomaga procesy właśnie starzenia. Także u mnie ta rutyna, bym powiedziała, związana z pielęgnacją, to jest gdzieś na różnych etapach dnia. Mhm. Czyli to nie jest tylko to, co robię rano, że ja sobie tą twarz pomasuję, czy opłuczę zimną wodą, czy poćwiczę, ale również przede wszystkim to są te nawyki, to są takie ćwiczenia, których pilnuję w ciągu dnia, ale też na przykład pozycja spania, tak? Tutaj ma bardzo duży wpływ, bo jeżeli śpimy na boku, a notorycznie na przykład na jednym, to wtedy mamy bardzo dużo takich oznak na twarzy. Prawie jak kierowca tira, którym postarzał się tylko od strony, gdzie siedzi słońce. No, dokładnie tak. I podobnie jest z twarzą, że jeżeli na przykład ktoś śpi ciągle na prawym boku, to będzie miał po tej stronie bardziej opadającą powiekę, większy worek pod okiem, czy też mocniej zarysowane bruzdy nosowo-wargowe i różne jakieś takie dziwne, nietypowe pionowe zmarszczki. To też pozycja snu, dlatego to też jest ważne, czy śpimy ciągle na jednym boku, żeby zmieniać ten bok, raz na prawy, raz na lewy. Najlepiej spać na plecach, ale to jest też temat rzeka i to nie jest łatwe. No i ewentualnie jakieś takie inne rozwiązania, jak poduszki przeciwzmarszczkowe, tak? Także tych jakby sposobów jest dużo. Więc ta pielęgnacja taka jest, bym powiedziała, wielopoziomowa, żeby osiągnąć efekt, ale nie jest ona na takiej zasadzie, że ja już nic innego nie robię, tylko się urodą zajmuję, bo zwariowała. Ja zresztą zawsze powtarzam i tutaj tak jakby już łącząc te wszystkie tematy w całość, że dobry wygląd jest tylko i wyłącznie efektem ubocznym zdrowego stylu życia. Że jeżeli dobrze się odżywiamy, dobrze funkcjonujemy na poziomie umysłowym, fizycznym, psychicznym, to też dobrze wyglądamy. A jeżeli ja już poświęcę czas na rozciąganie ciała, na wzmacnianie jakichś pewnych partii mięśni, to dlaczego bym nie miała poświęcić kilku minut dziennie na poćwiczenie twarzy? Jeżeli w jakiś sposób chcę dobrze wyglądać, bo się z tym dobrze czuję, bo chcę być zadbaną kobietą i uważam, że to jest taka naturalna nasza jakby strona, że kobiety są w naszym przypadku, w naszym gatunku tą płcią piękniejszą i to jest takie u nas jakby no, naturalne, że my chcemy o siebie dbać, że kobieta chce być kobieta i nie mam nic sobie do zarzucenia, że ja chcę się czuć kobieco, że ja chcę być zadbana, to dlaczego mam nad tą twarzą nie popracować? Natomiast co innego, gdybym miała poświęcać na to cały dzień, to byłoby to chore, to byłoby nienormalne. Ale te moje praktyki zajmują, ja bym powiedziała, łącznie może pół godziny dziennie. Łącznie. Czyli to nie jest tak, że to jest ciurkiem pół godziny. To jest kilkanaście minut rano z tymi masażami i tak dalej, z tym wcielaniem tych wszystkich już tam specyfików i to samo wieczorem. To jest maks. Czyli jest to jak najbardziej wykonalne. Nawet jeżeli mamy bardzo intensywny tryb życia, to po pierwsze, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że niestety nie ma takiego szybkiego rozwiązania, tylko musimy poświęcić się, chociaż to jest takie negatywne słowo, ale oddać się takiemu holistycznemu dbaniu o siebie każdego dnia, bo każdy nasz mały wybór taki wynikający ze stylu życia, tak, czy to jest jedzenie, czy to jest właśnie spanie, czy to, o czym myślimy, jak się ruszamy, z kim spędzamy czas, jakby wpływa na to, czy jesteśmy zdrowsi i piękniejsi. Także musimy po prostu się wziąć za siebie tak całościowo i zadbać o siebie w każdej chwili. Dla mnie to jest, brzmi super i staram się to robić. Dla wielu osób może to być przerażające, ale myślę, że warto i jesteś tego świetnym przykładem. Więc już na sam koniec, bo mam wrażenie, że mogłabym zadawać Ci pytania przez najbliższe 5 godzin, bo te wszystkie sfery życia i te tematy, którymi się zajmujesz, to są tematy rzeki, jak już sama powiedziałaś, mogłybyśmy tutaj się rozwijać, ale powiedz mi, czym Ty się zajmujesz zawodowo i gdzie Ciebie można znaleźć? Zawodowo się zajmuję właśnie naturalnym odmładzaniem przede wszystkim. Zajmuję się również ajurwedą, ale bym powiedziała, że takim głównym moim zajęciem to jest właśnie pomaganie kobietom w odzyskaniu dobrego wyglądu.
głównie dobrego wyglądu związanego z twarzą, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę wejść w tematy głębiej, to jak najbardziej podchodzę holistycznie i tutaj też włączam przede wszystkim właśnie ajurwedę. Uczę technik odmładzania na kilku poziomach, czyli to są ćwiczenia twarzy, to są masaże twarzy, ale nie wykonuję, ja uczę tego, tak? Ja indywidualnie, czy też na warsztatach grupowych pokazuję, w jaki sposób i uczę, w jaki sposób możemy same to robić, właśnie poprzez taką codzienną praktykę. Dobieram też ćwiczenia pod różne typy budowy twarzy, różne jakby mankamenty, które też z wiekiem gdzieś tam powstały. Natomiast tak jak też już o tym mówiłam, czyli łączę, tak naprawdę mam takie podejście, bym powiedziała, holistyczne, bo jeżeli widzę, że ktoś ma mega problem ze skórą, a jest ewidentnie już na pierwszy rzut oka typem pity, no to zawsze troszeczkę tej ajurwedy przemyca, tak? Bo to nie ma opcji, żeby zająć się takim małym wycineczkiem samą twarzą i tylko poradami związanymi z tą twarzą osiągnąć nie wiadomo co. Gdzie mnie można znaleźć? Można mnie znaleźć na mojej stronie internetowej yogapiękna.com, gdzie też prowadzę bloga. Można znaleźć mnie na Facebooku i na Instagramie pod takim samym hasłem yogapiękna bądź też yogapiękna.com. I też u Ciebie jest teraz, będzie, czy już jest dostępny kurs online? Będzie, mam nadzieję, że już po wakacjach właśnie kończę go opracowywać. Będzie to kurs wideo, gdzie będzie można za pomocą właśnie poszczególnych filmów przejść taki program miesięczny, gdzie na cały miesiąc poszczególne dni są ułożone na ćwiczenia, jakie ćwiczenia wprowadzać, ile razy je robić, do tego masaże, różne jakieś tam też takie receptury na naturalne kosmetyki, bo też jeszcze nie wspomniałam o tym, że ja organizuję warsztaty z wyrobu kosmetyków naturalnych, bo to jest moje totalne hobby, jakieś wariactwo. Czym się nie zajmujesz? Wiesz co, właśnie się zastanawiam, ale wszystko takie wokół, wiesz co, dbania o siebie, zarówno na poziomie zdrowia, jak i właśnie urody, w sposób naturalny, tak? Także ja już mam w domu laboratorium niemalże, po prostu już szafek w kuchni mi braknie. Niedługo nie będzie miejsca na garnki, na talerze, bo już jest tyle tych akcesoriów, tyle tych półproduktów takich do tworzenia. Wiesz, ale to są naturalne składniki, więc jakby ktoś przypadkiem zjadł, to też nic by się takiego nie, wielkiego się nie stało. Nie, absolutnie, nie zaszkodzi. Znaczy ja uważam, że to jest świetne, że dzielisz się tym, że to nie jest tak, że tylko wykonujesz dany masaż lub doradzisz komuś w taki sposób, że jesteś mu potrzebna cały czas, tylko jakby sprzedajesz tę wiedzę po to, żebyśmy mogli dbać o siebie w domu. Uważam, że to jest bardzo piękne podejście i trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci powodzenia w dalszym rozwoju Twoich wspaniałych projektów i dziękuję Ci, że byłaś moim gościem. Ci też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i nie mogę się na Ciebie napatrzeć. Widać, że zdrowo żyjesz, bo też przepięknie wyglądasz. O, dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zaszczepiłam w Was zainteresowanie ajurwedą. Jest to nauka, która absolutnie skradła moje serce i wyjaśniła mi bardzo wiele zjawisk, które zachodzą w moim organizmie i w mojej głowie. Oczywiście wszelkiego rodzaju linki i wskazówki znajdziecie w opisie. Ja tylko przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie albo na YouTubie. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, bardzo, bardzo będę Wam wdzięczna za opinię. Tam można dać podcastowi odpowiednią ilość gwiazdek, napisać kilka słów komentarza. Jest to dla mnie bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest częściej polecany i trafia do szerszego grona odbiorców, a ja tak jak zawsze powtarzam, wychodzę z założenia, że jeśli coś podoba się mi, to chciałabym, żeby inni też mogli mieć dostęp do takiej wiedzy. Na Spotify oczywiście możecie zaobserwować podcast. Jeśli chodzi o YouTube'a, tutaj mamy subskrypcję, łapkę w górę. Oczywiście też mile widziane są komentarze, bardzo lubię z Wami rozmawiać na temat podcastu, także oczywiście Was też odsyłam na mojego Instagrama, zarówno takiego ogólnego Karolina Sobańska, jak i na Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam udostępniam Wasze screenshoty, rozmawiamy o nowych odcinkach, zadajecie pytania moim gościom, także mamy taką swoją przestrzeń. Przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 na dobry początek tygodnia. Wielu z Was podoba się ta zmiana godziny, także ja przy tym zostaję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa!